Aż się prosi, moi kochani, aż się prosi. Jak tak patrzę sobie na te aplikacje Pismo Święte i tam jest napisane Sacred Heart of Jesus dzisiaj, to aż się prosi. Więc dzisiaj zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Usiądźcie bardzo wygodnie przed Waszymi telefonami, odbiornikami, czymkolwiek tam siedzicie i wsłuchajmy się w słowa naszego mistrza. Zapraszam już na odcinek nowy. Jest w tym czasie. Na Jana Chrzciciela już nie robiłem takiego osobnego odcinka na stronę lepszej cząstki, ale no dzisiaj no aż się prosi, moi kochani, bo to jest wspaniała uroczystość, bardzo mi bliska też mojemu sercu, bo jakoś szczególnie kocham serce Pana Jezusa. Tak jakoś to też się ta pobożność do serca chyba w seminarium tak się szczególnie zaczęła rozwijać, ponieważ u nas mieliśmy takie godzinki ku czci serca Jezusa, w ogóle niesamowite sprawy. Nie wiem, czy znacie godzinki ku czci serca Jezusa. I u nas śpiewało się na taką niesamowitą melodię, niesłychaną. Czasami z parafii słyszałem na melodię godziny tych normalnych do Matki Bożej o niepokalanym poczęciu, a u nas była taka niesamowita, więc no. Ale to tutaj może gdzieś, jak nie zapomnę, to w opisie może gdzieś link znajdę do tej melodii, żeby uczcić serce Jezusowe dzisiaj. Moi kochani, no właśnie, co jest ciekawe, jak dzisiejsze czytania pokazują serce Jezusa, pokazują to serce właśnie jako serce dobrego pasterza. Bardzo mocno się to łączy, ta prawda o dobrym pasterzu, o tym, który troszczy się o nas, z sercem Jezusowym. Dobry pasterz to taki, który troszczy się o każdą owcę w taki sposób, jak jest potrzebne. Można powiedzieć, że Bóg nie jest do końca sprawiedliwy, bo nie daje każdemu porówno. Chociaż jeżeli tak rozumiemy sprawiedliwość oczywiście, bo sprawiedliwość nie znaczy tak naprawdę porówno, tylko tak, jak każdy tego potrzebuje. I Bóg troszczy się o każdego z nas bardzo osobiście. O tym mówi dzisiaj jeszcze pierwsze czytanie. Zależy, kto jest jaką owcą. Jak ktoś jest czarną, jak ja, no to się troszczy jako czarną, a jak jest grzeczna, no to to ją pielęgnuje, żeby wzrastała. Tak, ale właśnie, jeżeli ktoś jest chory, potrzebuje, to on leczy tą owcę. Jeżeli jest taką, która jest skaleczona, opatruje rany. Jeżeli jest w potrzebie szczególnej, daje łagodność. O każdego troszczy się osobiście. Takie mamy miejsce w sercu Jezusa właśnie. Każdy jest zauważony, każdy jest widziany osobiście, każdy jest o każdego troszczy się Bóg w osobisty sposób. Czasami tego rzeczywiście może nie doświadczamy, nie z dlatego, że Pan Bóg się o nas nie troszczy, tylko niejednokrotnie to my od Niego uciekamy, jakoś jesteśmy też zranieni, też nie widzimy czasami przez tą ranę Boga, bo nawet jak zobaczcie, coś nas boli w ogóle tak w życiu, nie widzimy tego świata poza nami. Nie widzimy na przykład, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, że coś się dzieje. Nawet nie widzimy radości, jak to kogoś na przykład boli ząb, nie? Więc tym bardziej, jak ktoś ma zranione serce przez grzech, przez różne doświadczenia, często nie doświadczamy tego, że Bóg nas kocha, że się nam opiekuje, chociaż wiele jakichś sytuacji w naszym życiu się czasami dzieje. Niektórzy doświadczają, nie wiem, uratowania z jakiegoś niebezpiecznego wypadku, czy z jakichś różnych trudnych sytuacji. Pan Bóg się troszczy o każdego z nas, ale po prostu ten ból jest tak wielki, że nas zaślepia. Przeżywaliśmy w czerwcu taką serię Lekarz Serc Złamanych. Myślę, że mieliście okazję też chociaż jakiś jeden odcinek obejrzeć. Ta seria miała też temu służyć, żeby sercu Jezusa oddawać nasze rany, żeby prosić Go, żeby przez Słowo Boże na nowo nas stwarzał. Zachęcam do tego, żeby tę serię też jeszcze sobie odświeżyć. Może jakieś odcinki komuś z Was pomogą po to, żeby rzeczywiście serce uzdrowić. Tych przypadków jest pewnie dużo jeszcze więcej. Może kiedyś coś powtórzymy sobie troszeczkę, jakąś drugą część tej serii za rok zrobimy, zobaczymy jeszcze, jak Bóg da. Ale właśnie, Bóg troszczy się o każde serce. I Pan Jezus jest tym dobrym pasterzem, który właśnie, co jest też ważne, co drugie czytanie pokazuje. Jezus, jak mówi drugie czytanie, umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Może dzisiaj tego tak aż tak bardzo się nie czuję, no bo jesteśmy ochrzczeni jako dzieci, ale też jak ktoś był ochrzczony jako dorosły, to zupełnie inaczej pewne rzeczy przeżywał. Może coś podobnego mają osoby, które odeszły od wiary i teraz na przykład wracają do kościoła, odkryli na nowo miłość Pana Boga, ale właśnie tak to wygląda. Kiedy ludzie dorośli przyjmowali chrzest, no to oni rzeczywiście widzieli często, jak bardzo daleko byli od Niego, jak bardzo grzeszyli, jak bardzo od Pana Boga odeszli, bo nawet Go może nawet odeszli, to złe słowo, bo nawet nigdy Go nie znali tak naprawdę, nie? I to jest takie, chyba każdy dobrze, żeby takie doświadczenie w życiu miał, no to ono też nie zawsze się może, to nie da się wywołać tego, ale myślę, że to bardzo pomaga, kiedy mamy takie doświadczenie, że Bóg kocha nas pomimo wszystko. Miałem nieraz takie doświadczenia, czasami bardzo mocne, że no właśnie, można powiedzieć, że zepsułem wszystko w relacji z Bogiem, że zepsułem wszystko w swoim życiu, a On jednak mnie kochał takiego. I to było dla mnie takie, to chyba najbardziej wtedy doświadczamy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, że Bóg nas nigdy nie rezygnuje wtedy, kiedy najbardziej od Niego odchodzimy. Ale właśnie to dzisiejsze drugie czytanie pokazuje, że jeżeli, zobacz, jeżeli, nie wiem, przeżyłeś czy przeżyłaś w swoim życiu takie nawrócenie, byłaś bardzo daleko od Pana Boga i wtedy Bóg Cię ukochał, wtedy Bóg Cię znalazł, wtedy Bóg się Tobą zajął, przygarnął Cię, przebaczył Ci wtedy grzechy, to zobacz, skoro wtedy, mucha mnie atakuje, skoro wtedy już Pan Bóg tak bardzo Cię radykalnie pokochał, tak bardzo do końca, to czy nie tym bardziej teraz, kiedy już przy Nim jesteś? To są takie słowa, które myślę, że wielu z nas mogą pomóc. Ja sam osobiście je bardzo lubię. No bo skoro kiedyś już, jak nawet się nie staraliśmy, Bóg sam gdzieś o nas zawalczył, sam gdzieś nas znalazł, to czasami jak przygniatają nas nasze upadki i myślimy, że teraz to Pan Bóg mnie nie kocha, skoro wtedy Cię pokochał już, wtedy, kiedy Go nie znałeś, a teraz się starasz, oczywiście to nie wychodzi Ci często, może nie? Może szyszki spadają. Tak to w lesie jest. Teraz się starasz, teraz próbujesz iść za Panem Bogiem, ale nawet Ci nie wychodzi. To czy tym bardziej teraz Cię Bóg nie kocha, skoro wtedy pokochał? Miłość serca Jezusowego jest niesamowita, jest wielka. Dla każdego jest tam miejsce, tylko właśnie też warto o tym pamiętać, że na to miłość trzeba naprawdę odpowiadać. Nie możemy być zuchwali, musimy się nawracać nieustannie, musimy pokutować za nasze grzechy, przepraszać Pana Boga, zmieniać nasze życie. Ostatnio już jakieś 2 dni temu może o tym mówiłem, właśnie o takiej pokusie fałszywego miłosierdzia. Jest taka piosenka Tau, gdzie on mówi właśnie, że będą wycierać sobie gęby miłosierdziem, że przyjdzie taki czas i troszeczkę tak rzeczywiście dzisiaj jest. Mówimy o miłosierdziu, wszystko tym miłosierdziu. Nawet był już taki czas chyba w latach 80., 70., gdzie to miłosierdzie też jakoś tak mocno akcentowano, tak, ale w taki sposób fałszywy, bo rzeczywiście Bóg jest miłością i przecież nawet przeżywaliśmy Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były pod tym hasłem, więc Bóg chce przygarnąć zbolałą ludzkość do swojego serca, tylko to musi się dziać naprawdę, to musi się, nie da się służyć, nie da być, się być dla Boga i Baala, nie? Nie da się służyć Bogu i Mamonie. Nie da się służyć świętości grzechowi. To serce jest dla nas przebite, jest otwarte, jest źródłem miłosierdzia, jest domem, w którym możemy odpocząć, schroniskiem. W ogóle no, przepiękne, muszę tą wam litanię chyba dać w opisie czy coś, bo no, to jest po prostu, nie, to są godzinki. Link dam, bo to jest zbyt długie, ale warto, żebyśmy sobie dzisiaj się tym pomodlili. I do tego was zapraszam. Do tej modlitwy przy sercu Jezusa. Za chwilę też zawierzymy się krótko sercu Jezusowemu, oddamy Mu wszystkie nasze sprawy. Tak jak to już Wam wspominałem, że w najlepszej cząstce, mam nadzieję, że tego nie zapomnę, żeby to robić, bo to jest nowe dla mnie jeszcze. Będziemy się krótko modlić po to, żeby właśnie, żeby jeszcze bardziej te filmy, nasze spotkania prowadziły nas do Boga, do spotkania z Nim. Dlatego zapraszam Was, kochani, do wspólnej modlitwy, zanurzenia się w sercu Jezusa i oddania Mu całego życia.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje serce, za Twoją miłość, za to, że ta miłość jest zawsze nieskończona, nieogarniona, że to serce jest dla nas otwarte zawsze. Tam jest źródło wszelkich łask, tam jest źródło naszego pokoju, naszego zbawienia, źródło wszelkiej dobroci, dobroci i miłości pełne serce. Dziękujemy Ci za tą miłość i przepraszamy za grzech, który to serce zranił, które rani nieustannie, które otwiera je i sprawia Ci ból. Prosimy Cię, aby to nasze przebicie tego serca nie stało się na nas źródłem potępienia, ale właśnie otworzyło nam bramy do życia wiecznego. Żebyśmy przebijając je przez grzech nie doświadczyli tego, że zginiemy, a że Ty nas uratujesz. Bo przecież, tak jak modliłeś się za swoich oprawców, którzy zabijali Cię, oni nie wiedzą, co czynią. My też często nie wiemy, co czynimy i przepraszamy Cię za to. Za to, że nieraz raniliśmy Twoje serce. I chcemy dzisiaj odpowiedzieć na Twoje zaproszenie, na Twoją miłość, właśnie zanurzając się w tym sercu, cali. Wracając w Twoje ramiona, dobry pasterzu, przytulając się do Twojego serca. Nie chcemy być jak owce, które giną, które uciekają, które są niepokorne, nieposłuszne. Uczyń serce nasze według serca Twojego. Chcemy się modlić bardzo mocno tymi słowami z dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią. Jezu, cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twojego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Moi kochani, oddawajcie się sercu Jezusowemu, proście Go, żeby nieustannie robił On taki przeszczep serca, żeby Was nieustannie przemieniał. Już jutro zapraszam Was na wieczór, na wieczorną serię, już ostatni odcinek Serca na dłoni, które nagraliśmy dla Was z Martą. Są to niesamowite spotkania z sercem Bożym, jutro o sercu miłosiernym. Chyba takie właśnie kropka nad i zwieńczenie całej tej serii. Bardzo też nawiązujące do dzisiejszego dnia, dzisiejszego odcinka też najlepszej cząstki. Więc cóż, pozostaje mi tylko Was pobłogosławić. Zanurzam Was jeszcze raz w sercu Jezusa. Niech Was Bóg prowadzi, niech Was umacnia, niech Was uświęca i niech będzie zawsze, zawsze z Wami w Waszych sercach. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. A za chwilę jeszcze coś Wam powiem. No, moi kochani, to jest super miejsce. Tutaj widzicie, jest taka górka. Co myśmy tu nie robili z Michałem? Wspaniałe filmy były, było śmiechu. Byliśmy rolnikami, to były takie... opowiem Wam, na co, na koniec tego odcinka, taka ciekawostka. Właśnie skoro tu jestem też, jeszcze jeden odcinek dla Was nagram na Piotra i Pawła. Jutro Piotra i Pawła, więc sobie nagramy ten odcinek. No, to jest takie miejsce w lesie pod Zawierciem. Tu jako gimnazjaliści nakręciliśmy sobie takie śmieszne filmiki. Byliśmy rolnikami i byliśmy rolnikami dwa, plus dodatki. Inspiracja była prosta. Kiedyś oglądaliśmy na języku polskim gimnazjum numer 2 w Zawierciu, pani Smagi, film Byliśmy żołnierzami. A że myśmy byli trochę kabareciarze w gimnazjum, no to robiliśmy śmieszne rzeczy. No i Michał wpadł na pomysł, żeby nakręcić parodię tego filmu. Pierwsza część Byliśmy rolnikami, rzeczywiście byliśmy rolnikami, nawiązywała do Byliśmy żołnierzami. Tam było kilka takich wątków wspólnych. Polegało to na tym, że byliśmy ubrani w stroje rolników, każdy jakiś charakterystyczny dla siebie. Ja pamiętam, taty wziąłem taki strój z zakładu. Ja miałem łopatę, Michał grabie. No i generalnie cała akcja filmu polegała na tym, że się tym biliśmy i rzucaliśmy i goniliśmy tutaj po tych różnych miejscach, w różnych innych miejscach. Biegaliśmy po prostu w kółko i tłukliśmy się grabiami i łopatami. No i ostatecznie właśnie akcja się przeniosła tutaj, na Wietnam, tak żeśmy nazywali, bo to też, no Wietnam właśnie, stąd nazwa Wietnam, bo byliśmy żołnierzami, to był oparty film na wojnie w Wietnamie. No i że tutaj właśnie taki ten lasek nam się tak też kojarzył z tym Wietnamem, no to nazwaliśmy to miejsce Wietnam. No i było tutaj
śmiechowo. Pierwszą część wygrał Michał. To on mnie pokonał. Taka była, w ogóle to jest taka, tam jest takie jedno miejsce, może tam jeszcze zejdę. W ogóle mieliśmy zawsze przypał, że jak nagrywaliśmy filmy, to jeszcze w ogóle były takie czasy, kiedy nie było w telefonach aparatów, albo były takie, nie wiem czy pamiętacie, no to były czasy Sony Ericsson T610, więc w ogóle jak ktoś miał aparat wbudowany w telefon, 0,3 megapiksela na przykład, to już był w ogóle mega kozak. Ja pamiętam, jeden kolega miał taki nawet doczepiany do telefonu, chyba z Siemens to był, czy coś tam, czy Samsung. Te Samsungi to były słabe w ogóle, ale to był chyba Siemens, doczepiany miał aparat. No i myśmy mieli, tak, Michał miał taką cyfrówkę 5 megapikseli. Małe to takie było, tam żeśmy stawiali sobie to na statywie. Tak jeszcze miałem stary statyw, który tata mój zrobił sam. No i ten nagrywaliśmy tutaj właśnie w tym miejscu. No i co? No i była taka scena, że tu się bijemy nagle, a tam nagle jakieś małżeństwo z Turką tuż po prostu na drugim planie nam wlezieli. Tak stoją, my się tam bijemy. Muzyka z Matrixa jakaś leci. Taka ten mocno, mocno rockowa, a my się tam pierze. Czy no, muzyka była dodana w filmie, więc tego nie wiedzieli. No ale ciekawi zawsze byliśmy, co oni, ci ludzie myślą. W drugiej części też ludzie nam wyszli tutaj w kadr, więc zawsze mieliśmy jakąś pracującą parę. To wszystkich najbardziej rozwalało po prostu, bo tu się piorą, jakieś tam walka, a tam jacyś ludzie sobie po prostu chodzą, nie? Pytali się niektórzy nawet, czy żeśmy ich tam specjalnie zaprosili do tego. zaprosili do tego filmu. No i ostatecznie taka była też scena z efektami specjalnymi, jak Michał rzuca grabiami i one tak lecą, w ogóle takie jest takie pokazane ujęcie na niebo, takie lecące grabie i one trafiają mnie w kostkę i mnie zabijają. No i właśnie rolnik jeden wygrał, a bitwa toczyła się o ziemniaki. Druga część, bardziej zaawansowana, też oczywiście w tym miejscu. Tym razem też jeszcze więcej efektów specjalnych, nawet wybuchy bomby były zrobione i w ogóle tutaj jakieś akcje śmieszne, biegaliśmy po różnych, to tak było więcej takich już technik zastosowaliśmy, gimnazjum to były czasy, to już w trzecie gimnazjum było chyba, byliśmy rolnikami dwa. No, w tym to miejscu się to działo, pamiętam było też fajne jakieś tam dialogi już tutaj dodaliśmy. Ja pamiętam, jak tutaj taki rów był jeden, co tam udawaliśmy, że ja kopię, on coś tam grabie, że niby jest spokój. Fajnie, ten efekt, jak się tak wpadało, wracaliśmy, bo tam udawaliśmy, że spożywamy jakieś tam napoje. No i ja po prostu po tej ciężkiej pracy, co przerwa to KitKat, idziemy do pracy i wracam i do rowu wpadam. Fajnie to tak się wpadało. No, to były fajne czasy, no, ale tym razem wygrałem ja. No, już wydawało się, że mnie pokonał, bo wybuchłem, a nagle potem się nie wiadomo skąd. Właśnie tam jest ta górka, taka. Tam, o, tu, to, tu i tam na to wbiegłem. Wydawało się, że już jest po mnie, no bo jestem bez broni. Nagle podnoszę ręce do góry, grzmot i pojawia się znowu w moich dłoniach łopata i w tym momencie już Michał bierze, przegra i biegnie i ucieka. I była też opcja, w ogóle byliśmy rolnikami Winter Farm. Nawet poczyniliśmy jakieś tam ku temu jakieś rzeczy, ale niestety też się nie udało. Więc to ten. No, ale jakieś tam zdjęcia z tego są. Aż chcę wam to pokazywać, więc wam tego nie wrzucę. Ale przyjmijcie to, że tak to było. Michał też bardzo fajne dodatki nakręcił, w sensie takie ukryte sceny z naszych różnych filmików, które kręciliśmy jeszcze w gimnazjum wspólnie. Jakieś tam wpadki, jak nie wiem, coś tam kręciliśmy, coś nie wyszło. No bardzo ciekawie to wyszło, więc to miejsce jest dla mnie szczególne. Tak jak mówię, Wietnam. O, tutaj właśnie do tego chyba, tam jest ten rów, gdzieś tam wpadałem. Teraz to w ogóle jakieś tam pustaki ktoś wrzucił. No więc takie rzeczy, więc no cóż, podzieliłem się z wami troszeczkę taką śmieszną historią. Więc jak widzicie, księża też mają swoją przeszłość, nawet czasami dosyć mocno zwariowaną, ale teraz już takich rzeczy nie będzie, bo już nie ma gimnazjów, więc teraz już nie będzie takich wspaniałych filmów jak nasz. No, a tutaj właśnie to jest ta góra, gdzie doświadczyłem umocnienia i tam też w ogóle teraz gdzie się do was gadałem, bo to jest miejsce mocy. Tam można, jak się podniesie ręce do góry i wezmie się grzmotu, to dostaniecie łopatę i wygracie wtedy bitwę na
Chińczyka. Dobra. Pozdrawiam was serdecznie, bo się rozgadałem, ale macie troszeczkę jakieś rozrywki. No, radujcie się, bo dzisiaj serca Jezusa przecież jest. Sacred Heart of Jesus, jak to było napisane, piękne słowa. Więc radujmy się, w serce Jezusa się wtulajmy, nad tą miłością się napełniajmy i wszystkiego wam dobrego życzę, a już jutro Piotra i Pawła, moi kochani, filary Kościoła. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Pa!